Cześć, witajcie w ostatnim już odcinku z serii Back to School. Jeśli od razu na wstępie powiem, jeśli słyszycie mruczenie, to dlatego, że muszę mieć kota na kolanach, ponieważ nie daje mi spokoju i cały czas tutaj gdzieś chodzi i pcha się do mnie, także trzymam ją na kolanach, miejmy nadzieję, że spokojnie będzie się działa. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule, mam zamiar Wam opowiedzieć troszkę o mojej szkole, o tym... o szkole wizażu i stylizacji. Pomyślałam, że może któraś z Was, która ogląda YouTube'a, będzie zainteresowana właśnie taką szkołą, może będzie chciała się dowiedzieć. A ja właśnie skończyłam, znaczy właśnie, no, mamy sierpień, w czerwcu, połowę czerwca skończyłam pierwszy rok szkoły, więc już jako taką mogę Wam powiedzieć, co w ogóle o tym myślę. Myślałam, że wcześniej będę jeszcze kręcić jakieś takie filmiki w trakcie roku szkolnego. Natomiast, no nie wiem, jakoś tematy mi nie przyszły żadne do głowy i nie wiedziałam za bardzo, co Wam mogę o tej szkole wtedy opowiedzieć. Dlatego teraz przychodzę tak właściwie z podsumowaniem tego pierwszego roku. Nie będę mówić, w jakiej szkole byłam, bo to chyba większego znaczenia nie ma. Po prostu powiem Wam ogólne moje wrażenia, jakie wyciągnęłam właśnie przez rok tej szkoły. I tak jak mówię, moja szkoła to była szkoła wizażu i stylizacji. Tam też były kierunki takie jak kreowanie wizerunku, jakiś tam marketing modowy czy coś w tym stylu. Natomiast ja poszłam na wizaż i stylizację, gdzie tutaj właśnie głównie chciałam się skupić na wizażu, ponieważ to mnie najbardziej interesowało. Tam z stylizacji wiadomo, zawsze jakieś dodatkowe informacje można wyciągnąć, które też prawdopodobnie się przydadzą w pracy. Tutaj też będę, przepraszam, jeśli będę zerkać w tą stronę, natomiast mam też laptopa, żeby się mniej więcej wspomagać tym, co jest napisane na stronie internetowej, żebym mogła Wam dokładnie powiedzieć, co tam w ogóle mieliśmy. Więc zacznę od tego, że ja chodziłam do szkoły prywatnej w systemie dziennym. System dzienny tutaj akurat to jest od poniedziałku do środy w godzinach 10 do 14. System zaoczny to jest co drugi tydzień, sobota i niedziela, i to jest chyba też właśnie od godziny 10 do 16, 18, także dwa dni pod rząd macie, ale takie już całe dwa dni. Ja się zdecydowałam na system dzienny, ponieważ on miał rozpisane więcej godzin, no bo to mamy jednak co tydzień właśnie te zajęcia, a nie co dwa tygodnie, więc mamy ich więcej. Też zależało mi na tym właśnie, idąc do szkoły, już miałam jako takie informacje o kosmetykach, o tym, do czego one służą, jakie są i w ogóle, natomiast bardziej mi chodziło o zdobycie takiego warsztatu, takiego, no żeby pewnie się poczuć, malując nie tylko siebie, ale też kogoś, żeby wyrobić sobie taką technikę właśnie malowania. I tak jak mówię, na tym mi najbardziej zależało, więc najbardziej chciałam mieć jak najwięcej godzin właśnie z makijażu, żeby móc tą technikę sobie jakoś wyrobić. Dlatego właśnie zdecydowałam się na system dzienny. No i tutaj system dzienny, tutaj, ponieważ to jest szkoła prywatna, no to trzeba za nią zapłacić. Zresztą no, z tego co mi wiadomo, to chyba nie ma żadnej szkoły państwowej darmowej, która oferuje właśnie profil wizaży i stylizacja. Wszystkie szkoły, które uczą nas makijażu, są szkołami prywatnymi. No i tutaj trzeba zapłacić, też no, powiem Wam, że to nie jest tania rzecz, bo miesięcznie ja płaciłam 500 zł za system dzienny, system zaoczny był tańszy, chyba około 450. Natomiast już teraz, decydując się, że pójdę na drugi rok, już będę musiała za system dzienny zapłacić więcej, bo już cena się podniosła. No niestety takie życie, ale jeśli ktoś chce właśnie się dobrze nauczyć, osoby, które mnie uczyły w szkole, są profesjonalistami, które już mają po paręnaście lat doświadczenia właśnie w branży kosmetycznej, makijażowej. Są to wizażyści, którzy czynnie pracują, sami się też doszkalają, także no, za wiedzę trzeba zapłacić. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to zwróci. No i z takich rzeczy mogę Wam powiedzieć w ogóle, tak jak mówiłam, zajęcia są poniedziałek, środa od 10 do 14. No i to są takie główne zajęcia, które ja miałam, no to był makijaż, on najbardziej rozbudowany, była stylizacja do sesji zdjęciowych, była stylizacja taka ogólna, czyli w to coś, czyli podział sylwetek, jakie te osoby, znaczy jakie te dane sylwetki mogą nosić ciuchy, jakie nie powinny nosić i w ogóle takie rzeczy. Też była historia ubioru, historia makijażu.
była analiza kolorystyczna, nie tak bardzo rozbudowana, jak, z tego co wiem, jak na kreowaniu wizerunku, natomiast takie podstawy analizy. Ja po roku dalej nie umiem analizować, także, ale to już w ogóle inna sprawa. Już tutaj się wspomogę tym, co jest napisane na stronie, że tu są makijaż ćwiczenia, warsztaty, wizażysty i wykłady. No i tutaj jest makijaż dzienny, wieczorowy, tak, to wszystko było, klasyczny, fashion, smoky eyes, makijaż biżuteryjny, makijaż ślubny, makijaż fotograficzny, make-up, no make-up, tak, to wszystko było, to tylko tutaj to jest tak, tak rozpisane, no to były raczej pojedyncze, ewentualnie dwa dni były poświęcone danemu tematowi. Face painting, korekty kształtu twarzy, techniki do makijażu, makijaż artystyczny, korekta niedoskonałości, techniki aplikacji makijażu, body painting, tak? Makijaż lata 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, wszystkie makijaże przerobiliśmy. Makijaż telewizyjny, to chyba mogłam ominąć to, bo nie kojarzę, albo po prostu troszkę w inny sposób zostało to ujęte. Makijaż mineralny też, tak, to były jedne zajęcia z panią, które... Ojej, kocie włosy. Makijaż mineralny to były zajęcia z panią, która specjalnie, znaczy specjalnie, ona współpracuje ze szkołą i ona właśnie się też współpracowała z firmą kosmetyczną, zajmującą się kosmetykami mineralnymi, przyszła, pokazała nam kosmetyki, dała nam, że tak powiem, do zabawy, mogliśmy spróbować i w ogóle. Warsztaty, stanowisko pracy wizażysty, kryteria doboru kosmetyków, akcesoria, fryzury. Tak, mieliśmy też stylizację fryzur, takie podstawy też właśnie, żadne farbowanie, cięcie, tylko takie po prostu jak zrobić loki, kucyka, jak pani nam pokazywała, jak zrobić w ten sposób dredy, afro, o, jak zrobić afro i w ogóle takie podstawy, żebyśmy do sesji zdjęciowych mogły same modelce przygotować włosy. Mieliśmy rysunek, tak, przygotowanie face-chartów, rysunek też był z panią, która z tego co wiem, to chyba już skończyła. Artystyczną. Ona chodziła. W każdym razie ona właśnie ma rysunek skończyła w... Jezu, jak ta szkoła się nazywa? Mam zaćmę, nie wiem. Taka, no, bardzo popularna szkoła państwowa w Krakowie, która się zajmuje właśnie wszystkimi takimi rysunkami, malarstwem i tym wszystkim. Wyleciała mi w ogóle z głowy nazwa. Okay, tak. No, wyleciała mi z głowy nazwa, w każdym razie z nią mieliśmy rysunek, uczyła nas od początku do końca jak rysować face charty, jak projektować makijaże i w ogóle, także to też spoko było. No, analiza kolorystyczna, analiza twarzy, stylizacja sylwetki, to jak mówię, to było też właśnie, mieliśmy zajęcia ze stylizacji, stylizacja fryzur, triki w makijażu, tak, to wszystko było, no i co to... Wykłady, charakterystyka zawodu wizażysty, też ten temat cały czas się przetoczył, nie, w każdym razie no, cały czas był poruszany, ikony stylu i mody, tak, historia ubioru, mowa koloru, kompozycje stroju, zagadnienia sesji zdjęciowych i pokazów, trendy w modzie, typy sylwetek, wykłady gościnne, czyli to był jeden wykład chyba z trendwatchingu, na którym ja akurat nie byłam, bo tak to nie kojarzę, co tam jeszcze było, a w ogóle mieliśmy też fajnie z tych wykładów, o Jezus, z wykładów gościnnych to mieliśmy też, przyszła pani, która, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, że można zdawać taki egzamin państwowy na czeladnika i wtedy zostajemy wpisani do rejestru na pewno polskiego, ale chyba też ogólnie międzynarodowego rejestru makijażystów, czyli po prostu już mamy ten swój numerek i jesteśmy, że tak powiem, licencjonowanymi makijażystami. I właśnie mieliśmy taki wykład z panią, która właśnie jest egzaminatorem w takim
na takim egzaminie i ona właśnie nam mówiła, na co zwrócić uwagę, jak to w ogóle wszystko wygląda i to było bardzo fajne. Bo ja właśnie teraz się zdecydowałam, że pójdę na drugi rok, ponieważ po pierwszym roku mam tylko dyplom z tej szkoły. Po drugim roku będę miała kolejny dyplom z tej szkoły, ale też mam zamiar przystąpić, mam nadzieję, że przynajmniej się uda, przystąpić do właśnie tego egzaminu czeladniczego państwowego i zdobyć właśnie ten tytuł czeladnika w zawodzie wizażysty. Co tam dalej jest? Make-up, marketing, kosmetyczny personal shopper, no to tak, tutaj to już tak troszkę inaczej. Portfolio, tak, to co mogliśmy właśnie przez ten rok szkoły zdobyć, to właśnie zdjęcia do portfolio, ponieważ mieliśmy trzy sesje takie zaliczeniowe i ostatnia, czwarta sesja była dyplomowa. Oprócz tego, jeśli ktoś, tak jak na przykład koleżanka, współpracował na przykład z kreowaniem wizerunku, to ona miała jeszcze dodatkowe ileś tam zdjęć właśnie z kreowania wizerunku, gdzie ona wykonywała makijaż, a osoba z kreowania wizerunku zajmowała się stylizacją. My na kierunku wizaż i stylizacja musieliśmy sami wszystko od początku do końca zrobić, przynajmniej tak powinniśmy to zrobić. Czyli makijaż, fryzura, stylizacja, wszystko powinniśmy musieliśmy przemyśleć, wszystko przygotować. Były przypadki, że dziewczyny współpracowały z osobami z kreowania wizerunku, co na początku było tak, że tak powiem, niemile widziane u naszych nauczycieli, natomiast ostatecznie i tak, no, i tak to chyba zaakceptowali. Także niektórzy, tak jak na przykład ja, nie współpracowałam, robiłam wszystko samo od początku do końca, przez co moje sesje były lepsze i gorsze. Tak jak moja koleżanka Justyna współpracowała z kreowaniem wizerunku, także przy swoich sesjach miała właśnie stylizacje wykonywane przez właśnie dziewczyny z kreowania wizerunku, a także, że tak powiem, one ją brały później do swoich sesji i miała też dodatkowe zdjęcia do portfolio. Normalnie, tak jak idąc, tak jak ja, ma się trzy zdjęcia z sesji zaliczeniowych i jedną z sesji dyplomowych. No i ta sesja dyplomowa jest najbardziej brana później pod uwagę właśnie przy obronie, bo cały taki rok kończy się obroną. Bardzo się stresowałam, nie powiem, natomiast to bardziej już było taka obrona, to już było takie, jak to się mówi? Jezus, nie mam, mam chyba dzisiaj zaćmę w ogóle, jeśli chodzi o słowa. Nie wiem, nie wiem. No to już wypadło mi słowo. W każdym razie ta obrona to już było takie, że to raczej nie było szans, żeby ktoś nie zdał, bo jeżeli ktoś przystąpi do wszystkich sesji zaliczeniowych i zrobił sesję dyplomową, to wystarczyło przyjść na obronę. Dostało się kilka pytań, no fakt, że od tego też zależała nasza końcowa ocena. Natomiast moja średnia ocen w ogóle z tych przedmiotów wszystkich wychodziło około 4 coś, z sesji dyplomowej dostałam 6 i ostatecznie z obrony i z tego wszystkiego wyszła mi ocena 5. Także obroniłam cały rok na 5, także jest spoko, będzie dzisiaj wszystko jest spoko. No. Co jeszcze Wam mogę takiego powiedzieć? Tak jak mówię, no to nie jest tania sprawa ta szkoła, natomiast według mnie jest warto. W Krakowie są trzy szkoły, z tego co wiem, zajmujące się wizerunkiem i stylizacją, więc to już każdy musi dobrać sobie do własnych jakichś potrzeb, do tego co się najbardziej spodoba w danej szkole i po prostu do niej pójść. Jest to fajna rzecz, bo tak jak mówię, współpracujemy z osobami, które już mają doświadczenie, które się też często, znaczy no często, które po prostu uczą w tej szkole, żeby się podzielić z nami tym doświadczeniem, więc to jest właśnie fajne. Niektórzy, z tego co wiem, znaczy niektóre właściwie moje koleżanki, bo to też nie powiedziałam, u mnie w grupie dziennej było chyba nas 25 na początku, później to się troszkę zmniejszyło, chyba do 20 paru osób, 22 chyba, albo przesadzam, nie, chyba jakoś tak nas było. No i niektóre z dziewczyn, z tego co już pod koniec z nimi rozmawiałam, to niektóre rezygnują właśnie już po pierwszym roku
stwierdzają, że to już jest koniec dla nich i że one nie idą na drugi rok. Część jeszcze się, z tego co rozmawialiśmy pod koniec, to jeszcze nie wiedziała, co ze sobą zrobić, natomiast no ja pójdę na drugi rok, żeby właśnie mieć ten jeszcze drugi rok i żeby przystąpić do tego egzaminu czeladniczego. Też kilka dziewczyn zrezygnowało w trakcie roku szkolnego, wcześniej, później, niektóre już prawie pod koniec. No ale to już też jest właśnie wybór osobisty, jeśli ktoś nagle stwierdzi, że to jednak nie jest dla niego, no to chyba lepiej zrezygnować niż się męczyć i płacić no, dość sporo pieniędzy, stracić tak naprawdę. Jeśli chodzi ogólnie o rzeczy do makijażu, o kosmetyki, o pędzle, to na początku roku mieliśmy właśnie takie zajęcia z rodzajami pędzli, do czego służą, no już to nie ukrywam, część większość chyba z tych rzeczy już wiedziałam, a także dla mnie to można powiedzieć, że było tylko takie przypomnienie, natomiast widziałam, że niektóre dziewczyny jeszcze nie na tyle są, że tak powiem, obeznane z makijażem, że to dla nich była dość istotna wiedza. No i na początku też przez pierwszy chyba miesiąc mogliśmy wypożyczać pędzle ze szkoły, bo szkoła dysponowała jakąś tam ilością pędzli, które mogła wypożyczyć do właśnie zajęć. Natomiast osoby, które już miały jakiś tam pędzel, to przynosiły swoje pędzle i malowały swoimi pędzlami. Ja już idąc do tej szkoły miałam jakieś tam, nie powiem duży zbiór, natomiast miałam te kilka pędzli, które w jakiś sposób pomagały mi właśnie, że nie musiałam wypożyczać pędzli od szkoły, no bo to też dla mnie to jest takie troszkę mało higieniczne. Nie chcę tu mówić, bo pędzle były czyszczone, były myte i w ogóle, natomiast no jeśli ten sam pędzel używa ileś tam dziewczyn w szkole, to jest mało higieniczne, nawet jeśli te pędzle są myte i w ogóle. Dlatego ja wolałam od początku pracować na swoich pędzlach, one nie były profesjonalne, to był taki zlepek w ogóle tanich pędzelków z Allegro, no dobrze mówię, z Allegro, z eBaya i jeszcze kilka innych drogeryjnych. Także, ale dałam radę, także na początku to jak najbardziej wystarczy. Jeśli chodzi o kosmetyki, to tak samo kosmetyki używaliśmy na początku szkolne, potem z czasem, oczywiście przez cały rok mogliśmy używać tylko i wyłącznie kosmetyków szkolnych, bo szkoła starała się nam dostarczać te kosmetyki w większych lub mniejszych ilościach. Natomiast my z koleżankami ostatecznie doszliśmy do wniosku, że skoro później mamy pracować na swoich kosmetykach, to już zaczęłyśmy ćwiczyć na tych swoich kosmetykach, także no też nosiłyśmy jakieś tam podstawowe swoje kosmetyki do szkoły, typu podkład, jakieś cienie, paletkę cieni czy coś. Tak. Chodź tu. Przepraszam. No, także to też nosiłyśmy ze sobą do szkoły. Jeśli chodzi o inne przedmioty, no to na przykład ja osobiście musiałam się opatrzyć w pastele suche, na rysunek, w tusz kreślarski, w kalkę, tego typu rzeczy, żeby na rysunek właśnie mieć. To, że kupowałam kosmetyki, no to też było jakoś tam przeze mnie przewidziane, bo to jest normalne, że spotykając się z koleżankami, które mają jakieś tam kosmetyki, mogąc zobaczyć, jak one sobie, jak te kosmetyki wyglądają, to jest normalne, że jeśli coś nam się spodoba, to kupujemy. Tak samo w szkole były kosmetyki, które w jakiś sposób miało wszystko wpływ na to, że my automatycznie chciałyśmy te kosmetyki. Tak było na przykład z cieniami Inglota, z dużą ilością cieni Inglota, gdzie szkoła właśnie nam udostępniała paletki. Natomiast ostatecznie my i tak kończyłyśmy z tym, że chodziłyśmy do Inglota i kupowałyśmy swoje właśnie cienie, bo nam się któreś spodobały. Tak ja miałam z pomadkami na przykład z Inglota, bo tam cienie jeszcze jako takie miałam. Nie powiem, na mnie duży wpływ nawet nie tyle miały kosmetyki szkolne, co kosmetyki koleżanek, które właśnie przynosiły na zajęcia, które można było, że tak powiem, pomacać, zobaczyć, jak one się sprawdzają. Mam też właśnie duże plany na, znaczy duże plany, spore plany na zakup jeszcze innych kosmetyków, czy to cieni, czy podkładów, żeby też moją na mój kufer wizażysty jakoś powiększyć. Co ja jeszcze wam mogę powiedzieć, spacerkę tylko na stronę, żeby... A, praktyki. Też właśnie tutaj
z tego co wiem, osoby z kierunku zaocznego miały mniej praktyk, my miałyśmy na dziennych więcej praktyk, możliwości odbycia większej ilości praktyk. I czy to było na przykład jakieś takie stoisko w Galerii Bronowice, tam szkoła miała swoje stoisko, gdzie na przykład na Andrzejki, czy na różne takie właśnie okazje było stawiane to stoisko i panie przychodziły się malować, ale też miałyśmy możliwość wzięcia udziału w Kraków Fashion Week, czyli przez pokazy organizowane przez SAP-u, Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru. Oni też mają co roku właśnie pokazy dyplomowe i nasza szkoła z nimi współpracuje i mogłyśmy wykonywać makijaż właśnie na modelkach do tych pokazów. Także to też było fajne, co prawda to było bardzo oblegane przez wszystkie dziewczyny, więc ciężko było się dostać na właśnie te pokazy, natomiast pani, która zajmowała się tymi praktykami, brała pod uwagę także przy jednym pokazie, żeby przynajmniej ktoś pracował, żeby nie było tak, że jedna osoba będzie pracowała przy wszystkich pokazach, a ktoś inny w ogóle nie będzie miał okazji zobaczyć, jak to jest. Także musieliśmy, z tego co kojarzę, odbyć co najmniej dwie praktyki. Im więcej, to tak naprawdę dla nas lepiej, bo mieliśmy styczność właśnie z różnymi typami osób, różnymi typami twarzy i można było właśnie zobaczyć, jak to jest faktycznie pracować jako wizażysta. To chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Powiedziałam wam, jak to wygląda, jakie są zajęcia, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, tak, to chyba wszystko, co wam chciałam wspomnieć o tej szkole. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie na dole w komentarzach. Będę starała się, postaram się na wszystko odpowiedzieć w miarę możliwości, jeśli będę wiedziała. Także tak, jeśli mój filmik jakoś zadecydował o tym, czy się chcecie zdecydować właśnie na tą szkołę, czy wręcz przeciwnie, stwierdzacie, że to jednak nie jest dla was, to też dajcie znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie kciuki w górę. Dziękuję wam bardzo, że byłyście przez ten tydzień, że jeśli oglądałyście wszystkie filmiki, to super. Jest mi bardzo miło. Standardowo też zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pa, pa!